Będzie protest ratowników medycznych. Na Podkarpaciu rozpocznie się 24 maja. Decyzja zapadła na spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski w Poznaniu. Po kolejnych negocjacjach z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. Ratownicy chcą podwyżek, ale też reform całego systemu ratownictwa. Zapowiadają, że będą o nie walczyć, ale zapewniają, że nie odbędzie się to kosztem pacjentów. Niezależnie od protestu, karetki pogotowia będą normalnie jeździć do kolejnych wezwań. Rzeszowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest jednym z pięciu na Podkarpaciu. Codziennie pracujący tu dyspozytorzy odbierają ponad 500 telefonów, a karetki wyjeżdżają średnio 120 razy na dobę, czyli statystycznie co 12 minut. W każdej z nich zespoły ratownicze, czyli głównie ratownicy medyczni. Wszyscy mają dyplomy studiów i wszyscy zdecydowali się na taką pracę, zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. A teraz zarabiają grosze. 2000 na rękę to jest średni zarobek, prawda? Dla osoby, która ratuje ludzkie życie, to jest no, uwłaczające po prostu. A gdy chcą zarabiać godnie, pracują na kilka etatów, często po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. W tym zawodzie jest to bardzo trudne, a często ryzykowne, ale jak przekonują, często nie ma wyjścia. To, że my jesteśmy zmuszani do pracy po 300, po 400, nawet po 500 godzin w miesiącu, to niestety odbija się na naszym zdrowiu i na naszym życiu prywatnym, ale to też niestety, no, z przykrością to stwierdzamy, odbija się na naszych pacjentach. My tego nie chcemy. My chcemy zarobić godnie, na jednym etacie, być wypoczęci. Podwyżki to jeden z postulatów ratowniczych związków zawodowych. Chcą 800 zł więcej od zaraz, a potem dwukrotnie po 400 zł. Nie zgadzają się z propozycją ministerstwa, aby było to 800 zł w dwóch transzach. Ratownicy medyczni chcą też ustabilizowania systemu ratownictwa w Polsce. Chodzi między innymi o jego upaństwowienie, czyli wykluczenie wszystkich podmiotów, których właścicielami są prywatne firmy. Oraz wprowadzenie zasady, że zespół ratowniczy jest co najmniej trzyosobowy. My postulujemy, aby nasza formacja była formacją zbliżoną do przynajmniej choćby Państwowej Straży Pożarnej. Tak? Na chwilę obecną wielu ratowników nie pracuje na etatach, pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Ale choć rząd dziś po raz kolejny zadeklarował, że realizuje program reform w tej dziedzinie, związkowcy z całej Polski decyzję podjęli już wczoraj. Jesteśmy świeżo po spotkaniu Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych w Poznaniu, w którym udział wzięło 20 przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski. Niestety nie udało się dojść do porozumienia z przedstawicielami rządu. Podjęliśmy decyzję, że protest jest na dzień dzisiejszy nieodwołalny. Także na Podkarpaciu, gdzie rozpocznie się 24 maja. Będzie to akcja przede wszystkim, żeby była jasność, niegodząca w zdrowie i w życie pacjentów. To jest dla nas najważniejsze. Nie narazimy zdrowia i życia pacjentów. Jaką przyjmie formę? Będzie to odgórnie ustalone. Na pewno na początku przyjmiemy formę oflagowania, oznakowania, poinformowania społeczeństwa, o co walczymy. Ratownicy liczą na poparcie ich protestu przez inne medyczne grupy zawodowe, ale też przez pacjentów, bo jak przekonują, chodzi też o ich bezpieczeństwo.